Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To słowo Pańskie. Chrześcijaństwo nie jest rzeczą wewnętrzną siłą. W ten sposób święty Ignacy Antiocheński w momencie, gdy z jego usta wysyłają go do Rzymu, aby go zabić, do chrześcijan. Pozwólcie, proszę was, nie przeszkadzajcie, zwracajcie uwagę na jakieś możliwości, które możecie wykonać. Pozwólcie, abym został zabity dla imienia Jezusa. Chrześcijaństwo nie jest wymądrzanie się, nie jest kłóceniem się, udowadnianiem. Trzeba argumentować, to przecież mamy argumenty po naszej stronie, ale wewnętrzna wielkość, to co wiem o Bogu, to co wiem o sobie, to centrum jako czyn. Wczoraj, gdy obchodziliśmy Święto Trójcy Przenajświętszej, słyszeliśmy pierwsze czytanie, jak Mojżesz bierze płyty, tablice, wychodzi na górę i na tych dwóch tablicach pisze swoje prawo. Znów Bóg jest na wzgórzu. Chrystus usiada. Jego uczniowie przychodzą do Niego, ale aby prawo zapisał w ich sercu. I widzimy, że Jezus tu jednoczy siebie z Bogiem. Mówi o błogosławieństwach. Czym są błogosławieństwa? Błogosławieństwo to coś, gdy na przykład widzimy jakąś osobę, która ma dane cechy i mówimy: dobrze,
i jemu dobrze idzie, ma szczęście w życiu, że mu jest i słuchamy. Zastanawiamy się, a może jednak nie. Gdyż błogosławieństwo pojmujemy jako coś dobrego, ale to dobro, na to dobro musimy patrzeć z Bożej perspektywy. To nie jest tak, że Boże dobro nie jest w zgodzie z naszym, lecz nasze nie jest w zgodzie z Jego. My zniekształciliśmy to, my podnieśliśmy jakieś rzeczy na wyższy poziom, rzeczy, które nie są dobre. I słyszymy słowa. Niech w sercu wam będzie to miczne. Często, waląc naszą cywilizację, mówimy, że postępowaliśmy w ludzkich prawach, w medycynie, dziś lepiej żyjemy i dziś żyjemy. I wyobrażamy sobie Boga od wieczności do wieczności. I co mamy? 80 lat. Moment wieczności, aby zdecydował, czy zdecyduje się, czy przeciw niemu. Codziennie każde nasze dzieło kieruje nas w stronę dobra, w stronę zła. Z tego punktu widzenia sposób chrześcijański patrzmy na to, co Jezus mówi. Jeżeli chcemy być dobrymi, błogosławionymi, co musimy uczynić? Jak powinniśmy się zachowywać? Pierwsze Jego błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu. Nie tylko sposób ekonomiczny, nie tylko prześladowani, lecz ci, którzy przyjmują, że jedyno dobro, które mam, że to, że Bóg mnie kocha. Błogosławiony jestem, bo mam rodzinę, mam gdzie przenocować, mam co jeść. Niebłogosławiony jestem przez to, co posiadam, ale w tym, czym jestem, kim jestem. Za wszystkie te rzeczy należy być wdzięcznym, ale ponad wszystko wiedzieć, że sam nie dam radę z Niego czynić dobrych uczynków, ale On pomoże. Drugie błogosławieństwo dla mnie było zawsze najtrudniejsze. Błogosławieni, którzy płaczą. Błogosławieni ci, którzy są smutni. Myślałem sobie, to dla mnie nie jest jasne. Dlaczego błogosławieni ci, którzy są smutni? Ale Jezus znów stawia wszystko na głowę. Smutek? Dlaczego? Ktoś mnie kiedyś urazi. Gdy ja czynię grzech. Błogosławieni ci, którym jest żal, gdy uczynili coś przeciwko Bogu, czują smutek w głębi duszy i gdy ktoś urazi go, to czuje smutek z powodu grzechu, że wie, że z powodu tego grzechu jego stawia się Bogu i w tym smutku należy ofiarować modlitwę, ofiarować swoją miłość wobec. I na to se wierzą idące dwa. Tym wiążą się kolejne dwa. Błogosławieni cisi. Błogosławieni ci, którzy mają okazję zniszczyć swojego nieprzyjaciela, a oni go wywyższają. Jezus przed Piłatem. Tylko muszę powiedzieć słowo i całe wojsko anielskie, aby przybyło. Ale z powodu błogosławieni zajemniają złem
A jednocześnie nie myślmy, chrześcijaństwo to wiara słabych, wiara tych, którzy skłuczą się, będą milczeli i na wszystko pozwolą. Chrześcijaństwo jest najbardziej męską wszystkich wiar, najbardziej waleczną. Powiedział, najmocniejszą w próbie, aby walczyć o sprawiedliwość. Znaczy, musimy być głodni, spragnieni sprawiedliwości, głodni, spragnieni, aby ten świat był lepszy, pragnący, jak człowiek, który pragnie pokarmu, napoju, pragniemy sprawiedliwości. Walka o lepsze miejsce dla siebie, lecz dla każdego, tak bardzo pragnący sprawiedliwości, że jestem gotowy zostawić swoje błogosławieństwo finansowe, cały szacunek, który dostaję, tylko po to, aby mój brat, o którym wiem, że przeżywa sprawiedliwości, jemu na Bogu zależy. To jest głód, pragnienie sprawiedliwości, łaknienie, pragnienie. Czynić dobro. Za to błogosławieni, błogosławieni miłosierni. Samić. Mogą powiedzieć, jestem na miejscu mojego brata, mojej siostry, ale w łatwy sposób mógłbym się znaleźć. Może go nie rozumiem, może się nie zgadzam. Słucham. Siądę i przeżyję coś ze swoim bratem. Spróbuję zrozumieć człowieka, który jest całkowicie inny. Za czyj żywot ja nie znam. O którego życiu nie wiem. Błogosławieni miłosierni, błogosławieni czystego serca, którzy w każdym momencie patrzą na to, aby realizować wolę. Dwa ostatnie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, którzy przede wszystkim starają się przeżyć w sobie wiarę, odsunąć wszystkie grzeszne pragnienia, to, co w moim sercu tworzy niepokój, niechęć do Bożych dzieł i podejść, by dać im okazję, byśmy porozmawiali ze sobą nawzajem, abym pierwsze zrozumiał, a później wszystko to będziemy czynili i możemy powiedzieć, że żyjemy tą sprawiedliwością. Sprawiedliwość to życie z Bogiem. Jeżeli zauważyliście, może gdy słuchaliście, to pierwsze błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu, bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie i to ostatnie, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie już teraz, w tym momencie. Żyją błogosławieństwami, a wszystkie pozostałe błogosławieństwa wreszcie przyjmą, otrzymają, a teraz już przedsmak, już łatwiej żyć błogosławieństwami, ale pełnię dopiero przyjmiemy w niebie. Jest jeszcze jedna, ostatnia rzecz, gdy Jezus mówi,
Jeżeli będziecie żyli tak, jak On żył, żyli według Świecie loše slagati protiv vas. I to će uvijek biti one sotonske laži. A sotonske laži... Śladowali was. Gdy będą mówili kłamliwie wszystko zło na was. Powrgnuti. Ale sotonske laži... Szatańskie kłamstwa. Że będą miały tą... Zarenko prawdy, uczyniłeś to i to. I onda dolazi. Przychodzi straszny wniosek. Nie waliasz. Zauzeł się. Czego? Stawiłeś się za kimś. Twojej nacji. Że do twojej. Zdajnik si. Zdrajcą. Zauzeo si se protiv... się przeciwko aborcji. Nienawidzisz kogoś. Pogriešio si u postupku. Grzeszyłeś w postępowaniu wobec swojego dziecka. Nie jesteś dobrym ojcem, nie jesteś dobrą matką. Prije si bio grešnik. Wcześniej byłeś grzesznikiem. Nie ma dla ciebie. Onaj koji živi blaženstva. Ten, kto żyje błogosławieństwami, przyjmie takie odrzucanie, takie wymówki. Nie dajcie się, odrzućcie takie kłamstwa. Zawsze stawiajcie się za sprawiedliwością. Bądźcie ubodzy w duchu wobec tych, którzy gardzą wami. Oskarżają was, bądźcie miłosierni. Jak mówi psalmista, wasza pomoc u Pana. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.